Witam Państwa. I smutno i straszno było wczoraj w Sejmie. Premier Morawiecki pytał, kto był przeciwny środkom dla Polski, wskazywał zachodnich polityków i ekonomistów. Biedak zapomniał, że to on i jego przyjaciel premier Orban byli przeciw, szantażując Unię wetem budżetowym w przypadku mechanizmu warunkującego praworządność. Co więcej, kiedy tutaj w Parlamencie Europejskim podejmowaliśmy decyzję o utworzeniu Europejskiego Programu Odbudowy, żaden z posłów politycznej rodziny premiera nie głosował za, a panie Szydło i Zalewska były przeciw. Lewica słusznie poparła ratyfikację Funduszu Odbudowy, niepotrzebnie negocjowała natomiast w tym celu z PiS-em. Wbrew temu, co mówią politycy lewicy, wśród liczących się sił opozycyjnych nie ma bowiem żadnej, która nie chciałaby 58 miliardów euro dla Polski. Spór idzie o to, kto te środki będzie rozdzielał i kontrolował. I nie bez powodu PiS odrzucił wniosek przystąpienia Polski do prokuratury europejskiej, która tropi w wydatkowaniu środków europejskich. Skoro nie udało się wypracować wspólnego stanowiska całej opozycji i lewica zdecydowała się na spotkanie z PiS-em, to należało zgłosić ważne dla niej zadania, także spoza Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli bowiem tak ochoczo PiS spełniał wszystkie postulaty, to znaczy, że były one słabe i łatwe do przyjęcia, nawet dla tak marnego premiera jak Morawiecki. Należało się upomnieć o bite kobiety, o represjonowanych emerytów mundurowych, o szykanowanych sędziów i prokuratorów. Całkowite pominięcie tych kwestii robi fatalne wrażenie, tym bardziej, że druga taka okazja już się nie powtórzy. Ograniczenie oczekiwań tylko do hasła. Idziemy po pieniądze dla Polek i Polaków. Niczym pani Szydło czyni z lewicy klienta, a nie partnera. Uzasadniona jest radość wszystkich, którzy głosowanie za ratyfikacją uznają jako umocnienie Europy i krok ku jej głębszej integracji. Tyle tylko, że już za chwilę usłyszymy od pani Przyłębskiej i Pawłowicz, że Polska odrzuca porządek prawny Unii i żaden Trybunał Sprawiedliwości nie ma tu nic do gadania. Co stanie się wtedy z naszą radością? Zobaczymy. Dziękuję Państwu.